żyję, już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie Chrystus. Jeszua. Żyję, już nie ja. Lecz żyje we mnie Chrystus. W rytmie Bożych zasad idę drogą po życiu. Nie patrząc do tyłu, tylko na to, co przede mną. Demoluję piekło, bo znam swoją wielkość. Znam imię Jego, które jest kluczem do nieba. Bo to On za moje winy swą krew niewinną przelał. Dokonując dzieła, które ja dziedziczę w niebie. Przed Tobiem, kim dziś jestem i jaka moja cena. Wychodzę z podziela i uderzam na szczyty. Bo też nie mam arsenał, by pokrzyżować szyki diabelskiej taktyki, która jest już dobrze znana. Bo diabeł to pała, nie ma nic do biadania. Diabeł ma dramat, bo depcze go po ryju. Mimo że już pokonany został mistrzowskim stylu. Bo to co na krzyżu się wykonało sprawia, że każde kolano zgina się na imię Pana. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj króla nad królami, nad mistrzami mistrza. Świętujemy to, że prawdziwy jest artysta. Po to by ze śmierci przejść mógł do życia. Siostry i bracia, wywyższamy dzisiaj króla nad królami, nad mistrzami mistrza. Świętujemy to, że prawdziwy jest artysta. Po to by ze śmierci przejść mógł do życia. Kochani, przyjaciele, jesteśmy tutaj po to, aby każdy z was usłyszał o tym, że Ewangelia jest prosta, że Ewangelia jest banalnie prosta, a zbawienie przez Jezusa Chrystusa może stać się udziałem każdego człowieka. Jednak jest jeden warunek. Ten warunek również jest prosty. Warunek polega na tym, jak mówi Słowo Boże, że musicie się stać jak dzieci. Człowiek, który chce odziedziczyć królestwo i stać się synem króla, musi najpierw stać się jak dziecko. Słowo Boże mówi, że jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. A Ewangelia jest prosta. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek na tej ziemi zgrzeszył i każdemu jest brak chwały Bożej. Każdy poszedł w swoją stronę i odwrócił się od oblicza Bożego. Ale Bóg w taki sposób przyjął człowieka z powrotem, że dał jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa i przyjął go w ten sposób, że każdy, który uwierzy w imię Jezusa, odziedziczy życie wieczne. Ale imię Jezus to potężne imię, które zawiera w sobie moc. Bo moc Boża została wyrażona przez Jezusa w taki sposób, że umarł za każdego grzesznika na krzyżu, poniósł karę i został wzięty do nieba. Umarł i prawdziwie zmartwychwstał. I prostota zbawienia polega na tym, że ty przyjmujesz przez wiarę to, że należną tobie śmierć i karę Jezus Chrystus wziął na siebie, abyś ty nie musiał iść do piekła. I to jest prostota zbawienia. I jeśli ty to przyjmujesz, to stajesz się człowiekiem zbawionym i rodzisz się na nowo. To jest decyzja serca. To jest podjęcie decyzji, że ty wierzysz w to, że ty chcesz tego Jezusa, że ty przyjmujesz to, co On zrobił dla ciebie. Przyjaciele, ja nazywam się Rafał Krocki. W 2014 roku stałem się obywatelem nieba, ale wcześniej byłem zwykłym przestępcą, który siedział w zakładach karnych, kręcił lewe interesy. Ja byłem dealerem narkotyków. Tutaj na krakowskich ulicach okradałem ludzi z telefonów i później szłem i kupowałem za to narkotyki. Ja jeździłem do krajów trzeciego świata, żeby kręcić lewe interesy. Myślałem, że moją tożsamość będą stanowić znajomości i układy z ludźmi. Ja myślałem, że tutaj o to chodzi, że trzeba mieć kasę i gdzieś tam przy okazji być jakimś dobrym człowiekiem i jest okej. Ale to nie jest okej. Bo tak naprawdę nieważne jest to, czy ty jesteś przestępcą,
Czy ty jesteś biznesmenem, który ma dobrze poukładane życie i wraca do domu, do żony i dzieci i zarabia pieniądze? I nieważne, czy ty jesteś alkoholikiem, który leży teraz pod ławką, to nie ma w obliczu Bożym żadnego znaczenia. Znaczenie ma to destrukcyjne, że ty nie oddałeś życia Jezusowi. I to ma znaczenie takie, że idziesz do piekła, jeśli nie oddałeś życia Jezusowi i nie uwierzyłeś w tą prostotę, o której ci przed chwilą powiedziałem. Jeśli nie przyjąłeś dzieła krzyża w prostocie serca, jeśli nie przyjąłeś w prostocie serca tego, co Jezus zrobił dla ciebie, to jesteś skazany na porażkę. Każdy człowiek może przyjąć Jezusa w każdej chwili, ale to musi być twoja suwerenna decyzja. To musi być decyzja twojego serca. I ja tak zrobiłem, kiedy byłem w największym upadku, w zakładzie karnym, zawołałem do Jezusa, uwierzyłem w te proste słowa w Biblii, zacząłem płakać, moje serce zostało złamane i wyznałem imię Jezusa, powiedziałem tak, ja Ciebie Jezusie chcę do mojego życia, ja za Tobą idę, bo ja jestem wdzięczny za to, co dla mnie zrobiłeś. Pod wpływem tejże właśnie decyzji stałem się nowym człowiekiem. Zamieszkał we mnie Duch Święty. I teraz co to znaczy, że się stałem nowym człowiekiem? To znaczy to, między innymi, że znienawidziłem grzech. Od tak, od razu stałem się człowiekiem, który nienawidzi grzechu. Ale główną istotą w tym, co się wydarzyło, to było to, że uwierzyłem w największe dzieło w dziejach ludzkości świata. W dziejach ludzkości wszechświata uwierzyłem w Jezusa sercem i zawołałem: ratuj mnie! I On mnie uratował. W jednej sekundzie stałem się obywatelem nieba i stałem się człowiekiem należącym do Królestwa. I ty też możesz stać się dzisiaj obywatelem nieba. Jednak jedną z wielu przeszkód, które czyhają na człowieka w ówczesnym świecie, to religia. Rodzisz się w religii i masz narzucony system, tak zwany system wyznaniowy, który ja nazywam instrukcją obsługi Boga. Oto wielka parodia. Oto wielka parodia, która zatrzymuje człowieka przed realną, osobistą relacją z Jezusem Chrystusem. Jeśli jesteś w świecie religii, to jesteś zatrzymany. Ale jeśli prawdziwie szukasz Boga, to wyjdziesz z każdego systemu i zawołasz: Jezus, ja Ciebie chcę osobiście do mojego życia. I tak powinien każdy zrobić. Bo wszystko w Bogu sprowadza się do pułapu serca. Nie oszukasz Boga tym, że sobie będziesz uprawiał doktrynę jakąś religijną. Bo doktryną jedyną jest Jezus Chrystus. Ten Jezus, którego ty przyjmujesz do serca jako człowiek dorosły i podejmujący decyzję dorosłą, a nie jako marionetka manipulowana przez jakikolwiek system, który nakazuje ci i mówi ci, kim jest Bóg i jak Go masz czcić. A ja wam powiadam, że Bóg to dobry tata, którego ja poznałem. I ten mój dobry ojciec, on może stać się twoim tatusiem, ale ty musisz uwierzyć w tatusia. Ty musisz uwierzyć w ojca. A w ojca możesz uwierzyć jedynie dzięki synowi. Jedynie dzięki temu, że wejdziesz przez Jezusa, bo jest napisane, że Jezus jest bramą. Napisane jest, że Jezus jest jedyną bramą do nieba i nie ma innej, i nie ma pośredników. Zatem jeśli uwierzysz w sercu, zostaniesz zbawiony i na tym kończy się filozofia, ponieważ prostota wiary i prostota Ewangelii polega na tym, że Bóg mówi w prosty sposób do człowieka.
Bóg nie ma nic wspólnego z religią, bo religia to zawiły i skomplikowany system rytuałów i różnego rodzaju obrządków, w których człowiek tak naprawdę gubi się, bo nie wie, o co tam do końca chodzi. A najgorsze jest to, że broni tego, czego nie zna. A my wywyższamy tego, którego znamy, Jezusa Chrystusa, który 2000 lat temu przyszedł na tą ziemię i dał nam życie. Życie wieczne, życie w obfitości. I ten Jezus nie ma względu na osobę. Ja dla Niego nie jestem lepszy ani gorszy. Bóg nie ma względu na osobę. On każdego traktuje tak samo. Dlaczego? Bo to dobry Ojciec. A dobry Ojciec kocha wszystkie swoje dzieci. I gdy jedno się zagubi, zostawia 99 i idzie za tym jednym. Jeśli Ty jesteś tym jednym i się pogubiłeś, to przyjdź tutaj teraz do nas, a my poprowadzimy się w modlitwie do Ojca. Mam jeszcze jedną dobrą nowinę. Dla nas jest to normalne. Dla każdego chrześcijanina jest to normalne, ale dla świata religii jest to nienormalne. Wiecie co? To, że Jezus Chrystus umarł za każdą chorobę, na Jezusa została wrzucona każda choroba. Zatem jeśli teraz jest napisane, że On nasze choroby poniósł na swoim ciele po to, abyś ty dzisiaj był zdrowy. Zatem jeśli zmagasz się z jakąkolwiek chorobą, przyjdź tutaj teraz i zostaniesz uzdrowiony. Bo każdy z nas i każdy, kto uwierzy w Jego imię, będzie uzdrawiał chorych, wypędzał demony i będzie w ten sposób podnosił chwałę Jezusa tutaj na ziemi i robił dzieła takie, jak On robił, a i nawet większe. Dlaczego to robimy? Bo do tego jesteśmy powołani, bo jesteśmy Kościołem przebudzeniowym. A przebudzenie jest wtedy, kiedy człowiek pragnie Boga tak, że zaczyna szaleć. I my jesteśmy właśnie takimi szaleńcami, bo poznaliśmy prawdę, która jest prawdą życia. Jeśli chcesz, aby twoje życie zmieniło się w ten sposób, że ty chcesz wiedzieć, gdzie idziesz, chcesz się rano budzić i być szczęśliwy z tego, że się budzisz, wiesz, że masz do zrobienia robotę, która cię cieszy. Wiesz, że masz życie wieczne i wiesz, dokąd idziesz. Jeśli tego pragniesz, to przyjdź tutaj do nas. Albo w domu zawołaj do tego, o którym my ci tutaj mówimy i zawołaj do niego sam, a on przyjdzie. A on przyjdzie. Jeśli ktoś z was pragnie, niech przyjdzie do nas. Jeśli pragniesz, zrób to też w domu, bo my nie jesteśmy tutaj po to, aby cię przekonywać, ale po to, aby ci ogłosić prawdę o życiu. A ty sam zadecydujesz, czy wybierzesz życie, czy śmierć. Amen.